Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Andrzej Bochański, wiceprzewodniczący Rady Miasta, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam pana. Mniej polityki, więcej samorządu dzisiaj będzie w rozmowie. O samorządzie sobie. Mniej pomników, więcej chodników. Nawiązuje pan do tego mojego hasła? Szczerze mówiąc, nie nawiązywałem. A to zacznijmy od pomnika, bo pański imiennik będzie miał pomnik. Wszystko na to wskazuje. Podoba się panu? I inicjatywa, idea? Nie. Idea absolutnie mi się podoba. Nawet namawiam kolegów, żebyśmy zgodnie z tym, co głosimy, co ja mówię i moi współtowarzyszenie Doli Politycznej, założyć komitet honorowy, żeby zebrać fundusze na ten pomnik, tak? Zawsze byłem zdania, że jeżeli mamy potrzebę postawienia komuś pomnika, komuś, czy nie wiem, to rzućmy się na niego, mówiąc kolokwialnie, tak? Tak, to taką podstawą powinno być przygotowanie finansowania tego przedsięwzięcia i prośba do prezydenta o wskazanie miejsca. I wtedy rozmowa jest merytoryczna. Zazwyczaj wszyscy przychodzą postawić pomnik. Czytaj, no miasto postawi. No, mamy potrzebę. Wie pan, też wielu było takich, którzy pukali do miasta, bo mieli wizję, że powinien stanąć się jakiś pomnik. No, najczęściej kończyło się to tym, że ten pomnik nie powstał, bo tak na dobrą sprawę poza... No to nie jest łatwe. To oczywiście, że to tak. To nie jest łatwe. Inicjatywa to jedno. Andrzeja znam, mogę powiedzieć, znam go dobrze. No, jest kilka lat młodszy ode mnie człowiekiem. Jest kapitalnym człowiekiem i fajnie, jeżeli zostanie to zaakcentowane na jakimś kawałeczku Zielonej Góry. A natomiast to, o czym mówię, jest jakby zamiarem łączenia czynów z tym, co się opowiada, tak? Więc jak opowiadasz, że tak się powinno robić, to tak zrób. Będę chciał być jednym z tych, którzy by taki komitet powołali, założyli. Być członkiem takiego komitetu. No i nie ma pan, widzę, problemu z tym, bo niektórzy mają taki problem, że jak ktoś żyje, to nie powinien mieć pomnika. Proszę pan, no darujcie no, państwo. No takie argumenty się pojawiają, wie pan. No dobrze, funkcjonują ale w przestrzeni publicznej. No tak. Tylko to jest coś, odnosi się do czego? Do zwyczajów, do... Trudno powiedzieć. Do praktyki. No, trudno powiedzieć. Praktyka mówi coś innego, tak? Pewnie, że nie będziemy Andrzeja Chuszczy przyrównywać do świętego Jana Pawła II, ale ja go mogę przyrównać do Ronaldo, do O'Neala. No, dziesiątek, zwłaszcza sportowców, tak? Ludzie postawili im pomniki, bo ich uwielbiają, bo chcą, żeby z nimi zawsze byli, mimo że już nie grają od paru lat w koszykówkę czy piłkę, zresztą to oni są. No i miejsce nasunęło się same, bo wszyscy wiedzą, że jeśli mówimy o lokalizacji... Tam też jest sporo dyskusji. Tak. Co do tego nie mamy wątpliwości. Czy na rondzie, czy to nie jest groźne. Bo to nie będzie prosta sprawa umieścić taką rzecz na rondzie, tak, żeby było w 100% bezpieczne. Ale jakoś tak ten przekaz jakby prosto ma uderzać prezydenta Kubickiego, przecież nie prezydent to projektuje. No, przyjdą mądrzy ludzie, ułożą jakiś plan komunikacji na tym rondzie, bo musi być bezpiecznie, to nie ulega kwestii, czy to będzie po środku, z boku, czy będzie dojście. No, zostawmy Adam to Urbaniak, któremu zresztą pomysł się niespecjalnie podoba, mimo że jest fanem żużla, zagorzałem nawet, kiedy powiedziałem o tym Robertowi Dowchanowi, że Urbaniakowi się pomysł nie podoba, to zdziwił się mocno, mówi, będę musiał z nim porozmawiać, ale to nie ma znaczenia, co mówił pan senator w tym wypadku, bo pan Urbaniak podawał przykład bardzo specyficznego ronda na wschodzie Polski, w Lublinie, które jest wielopoziomowe, z jakimiś kładkami dziwnymi dla rowerów, czyli można, tak? No, wszystko można, no tylko ktoś musi mądry usiąść, zaprojektować. Ale nie róbmy tego, że zawodowców, dobra, nie róbmy tego, bo to tym bardziej, że jesteśmy w radio i nie można rękami machać i kształtować, profilować. No, najważniejsze w tym wszystkim, że ja nie umiem projektować, ja się na tym nie znam, więc nie chcę się wypowiadać. A jak pan słyszy, że niedaleko pańskiego domostwa w lesie powstaną markety, parkingi i inne cuda na kiju, bo są tacy ludzie w naszym mieście, do których takie informacje dotarły i mam wrażenie, że w to uwierzyli, że jeśli państwo zmienicie plan zagospodarowania przestrzennego, to za moment miary. Przyjedzie ktoś, wytnie pół Parku Piastowskiego i będą tam same biedronki.
Wie pan, tego typu uproszczone opinie za bardzo mnie nie dziwią, bo przecież mimo wieku dobrze pamiętam dyskusję o obwodnicy południowej, gdzie wyrąbaliśmy cały park piastowski już pod tą drogę, tak? W mojej ocenie ważnym jest, że naszemu prezydentowi się chce, że proszę zwrócić uwagę na wielkość budżetu tegorocznego, ponad 800 milionów złotych. Absolutnie historycznie nigdy takiego nie było. Tak? Ciągnie, że doprasza do tych wszystkich zadań zewnętrzne pieniądze. To jest jakby myśl do tego, jak to wykorzystywać, a nie chodzić nie. I na pewno nie będzie tam marketu, sklep. To jest nielogiczne. To już nie tak, żeby komuś na złość zrobić, tylko to jest nielogiczne, tak? Buduje się sklepy, markety. Gdzie są potrzebne, poza tym to markety decydują o tym, czy chcą być w danej lokalizacji, czy nie. Prezydent to załatwia w sposób prosty i bardzo, czyje to są tereny miasta, ewentualnie lasów państwowych, i na to już wpływu nie mamy. Jak tak popatrzymy z góry, to wokół Zielonej Góry rąbie się tych lasów, oj. Na Wzgórzach Piastowskich i tu również, i to bardzo dużo. Nikt nic nie mówi, tak, bo to lasy, my im wierzymy, Kubickiemu nie wierzymy, tak. W związku z tym trzeba mieć zgodę na to, musi być zgoda w planie na tego typu usługi, że jeżeli postawisz wieżę widokową, to żeby tam kupić nawet z automatu Coca-Colę, to muszą być usługi dodatkowe. No, usługi dodatkowe, zdaje się, mogą zajmować czy angażować nie więcej jak 10% zadania całego, tak? Czyli trudno jest z argumentem, że nam zabetonują. Swoją drogą ciekawostką jest to, że taka obrona tego wszystkiego, a to jest koło mnie, tak? Potwierdzam i ja się tego nie boję. Jak mam siłę, to tam chodzę i chętnie pochodzę po lepszych szlakach, wygodniejszych dla leśnych dziadków. Natomiast takim przykładem takiej obrony, nie powiem bezmyślnej, bo tam jakaś myśl jest, tak? Nie do końca zrozumiała przeze mnie, ale na pewno ci, którzy protestują, jakąś myśl mają, ale niech przykładem będzie wieża Wranipolska. I ten przepiękny, żółty barak, który tam stoi, miał być zamieniony na budynek. No i teraz ludzie mówią, no jest ciężko, no nie mamy sklepu, mieszkamy na górce, trzeba zejść, wrócić. Notabene sieć sama się stamtąd wycofała, bo z jakiegoś powodu, nie wiem, czy nie kalkulowało się, czy problemem była po prostu logistyka, tak? Wjazd tirami. Jest problem. Taki jest problem. Więc musimy jednak szerzej patrzeć na to wszystko. Ja, jak mieszkałem na Budziszyńskiej nad takim dużą dyskoteką, no to z jednej strony gwar szum, a z drugiej no mam świadomość, że jeżeli tu jest dyskoteka, jest dużo osiedle. To był czas, że była to największa dyskoteka w mieście. Młodzież, tak? Młodzież się bawi, szaleje, lepiej, gorzej. Co mamy zrobić? No plaster, na policję dzwonić, co bez sensu, tak? Czyli musimy, jeżeli jesteśmy w tym terenie zurbanizowanym, musimy się z tym jakoś godzić. Racjonalne pomysły, uwagi, tak, a pieniactwo nie, no bo nie może tak być. Swoją drogą ciekawostką jest to, że kiedy grupy jakieś społeczne wypowiadały się na temat tego, co można by zrobić na Polanie, za amfiteatrem, to też mówiło o tym, tu budka z lodami, tu coś tam. No też nie byłoby takiej możliwości, żeby postawić tam budkę i czymkolwiek handlować, bo nie ma usług dodatkowych. Bo nie ma dodatkowych usług, więc jedno drugiego wymaga. Naprawdę trzeba trochę się lepiej przygotowywać. Oczywiście jest moda dzisiaj na to, żeby wyjść, coś napisać tam, mordercy, złodzieje, prokuratorzy i sędziowie i ktoś tam, bo taki klimat polityczny w mieście, czy w Polsce, i tutaj też mówić, że zabetonują, i dyskutujemy o głębokości tego betonu, czy to, jak rozmawialiśmy, będzie 2 metry czy więcej, będzie zabetonowane. No nie wolno tak
Społecznie nie powinno się tak robić. Jeżeli są ludzie, którzy to robią, a my ich nakręcamy, bo o tym mówimy nawet w naszym radio, to się będzie działo. Pan, mnie zastanawia to, skąd się biorą tego typu rzeczy, bo ludzie... To nie jest, oczywiście, ale to nie jest tak, że ktoś siedzi w domu na kanapie i mówi, co by tutaj... A na pewno to tam nam zabetonują, a zrobią to, a zrobią tamto. Ktoś opowiada takie historie. Tak. I myślę, że najprościej jest spotkać się z tymi ludźmi i wytłumaczyć im spokojnie i rzeczowo. Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej opcji, dlatego, bo ci ludzie nie znam takiego spotkania, ale przychodzą in gremio, tak, siadają, mówią jeden przez drugiego, tu machają papierkami. To nie jest rozmowa, no, to by trzeba było usiąść z panią Maśką, wysłuchać, czy te drzewa w tym parku linowym będą wycięte, czy gdzieś tam. No jest... Nie da się ukryć, że populizm idzie w górę. Na pewno tło polityczne w Polsce tego nie ułatwia, w związku z tym no, rozwija się to wszystko. No to teraz zabetonujmy inną ulicę, właściwie wyasfaltujmy. 3 miliony brakuje. Wszystko wskazuje na to, że 3 miliony w budżecie się znajdą, zostaną dołożone. Zaasfaltujemy Westerplatte. Prezydent najprawdopodobniej będzie, nie wiem, czy na dzisiejszej sesji najprawdopodobniej będzie proponował dofinansowanie. Oczywiście skądś te pieniądze zabierze, wskaże skąd. No źle by było, gdybyśmy tych pieniędzy łączonych, czyli z tak zwanych schetynówek kiedyś, a dzisiaj ten program się inaczej nazywa. Trudno, żeby dzisiaj przy obecnym rządzie program nazywał się schetynówką. No właśnie, ale jakieś pieniądze spore są na tą drogę powiatową. W związku z tym myślę, że ta Westerplatte zarobiła już na siebie, żeby ją wyremontować. Uśmiecham się, bo kilka dni temu byliśmy w dużym mieście wojewódzkim z panem Andrzejem Brachmańskim i jechaliśmy jedną z głównych ulic. Ja mówię, i teraz zapamiętaj sobie, jak jedzie się tą ulicą w tym pięknym, dużym mieście, żebyś nie mówił, że Westerplatte jest najgorszą drogą w Polsce. No, ale pewnie, że wszystko, co prowokuje i zmiany na dobre, jest dobre po jak prostu. Jak pan wspomniał pana Brachmańskiego, czyli drugą połowę duetu ABBA, jak ładnie to panowie sobie kiedyś w internecie wymyślili, to od razu pomyślałem, że on mówi Westerplatte. To nas ktoś tak nazwał. Nie ma znaczenia, jak zwał, tak zwał. Generalnie my. Nośne jest to. I w internecie dobrze to wygląda, nie ma to znaczenia. Mówi 3 miliony, jak najbardziej, trzeba dołożyć. Ale z tymi zatoczkami to jest... A pan jak myśli o tych zatoczkach? No nie. No jest pan kierowcą od lat, tak? No, dzięki, że... Zdarzyło mi się jechać z panem samochodem, wiem, że potrafi pan jeździć samochodem, tak? Że myślę... Ja osobiście tym się nie interesuję. Są inżynierowie ruchu, ja naprawdę wierzę ludziom, no wierzę zawodowcom, ja wierzę w zawodowstwo w ogóle, tak? Bardzo mi się podoba, jak nawet młody człowiek jest konkretny, że ma jakiś kierunek może wąski, ale się na tym zna. Mhm. I niech oni to robią. Na pewno. Jakim nie wyjdzie... A wie pan, że to jest trochę jak ze wzgórzami piaskowskimi, bo ludzie mówią, będzie dramat, że tam tu zabetonują, tutaj będą korki, będziemy tam stali nie wiadomo jak długo. Pani Langner, która... No jak mało kto w tym mieście zna się na komunikacji miejskiej, no nie można jej tego odmówić absolutnie. Mówi wyraźnie, autobus stoi maksymalnie 30 sekund, najczęściej krócej w danym miejscu. Nigdy nie zdarza się tak, że kumulują się w tym miejscu autobusy, nawet teraz jak są zatoczki, bo się by fizycznie nie zmieściły w tych zatoczkach, gdyby przyjechały 3 przegubowce, które przewożą po 70 osób. Więc jeśli nie mamy tak aktywnego rozkładu jazdy w tym mieście, bo niepotrzebne. Bo jest niepotrzebne, oczywiście. Nawet w godzinach szczytu to się nie zdarza. Więc jaki problem na tym odcinku, żeby nawet na moment stanęły te autobusy i ludzie korzystali z lewego pasa? Ja nie rozumiem. A jak pan jeździ teraz w Westerplatte? Zawsze pan się pcha cały czas prawym, bo muszę prawym? Jak muszę w prawo, to prawym, a tak jadę do kolejnego i zjeżdżam przed skrzyżowaniem na prawy, a jadę lewym. Znaczy nie można. No oczywiście, że można, no ale
tak dbając, to cofnijmy się do nie wiem, do ronda PCK, tak, do tych oznaczeń, co za idioci, jak tam jechać, nie wiadomo, gdzie ta strzałka, gdzie się goni, a naucz się, no kurczę, naucz się. No jak się okazuje, większość osób się nauczyła i co więcej, jest ono zdecydowanie mniej kolizyjne. Ja sam miałem bardzo poważny rzadko, wypadek na tym rondzie. Bardzo rzadko. Widzę w tej chwili zmyłki, albo jakieś takie próby zmiany pasa, bo widzę, że ale spojrzysz na rejestrację i trzeba pomóc po prostu naszym gościom w mieście. Na kolejnym już zwróci uwagę i będzie jechał. Zupełnie inną sprawą jest to, że kierowcy często jeżdżą rozkojarzeni. Już nie mówię, że gadają przez komórkę czy przez coś, tak? Każdy ma tam swoje jakieś życiowe sprawy, gdzieś pędzi. Wymusiłem niedawno w Karpaczu. Jak mi wstyd było, że zawsze było inaczej. Zawsze to wymuszali na panu? Nie, zmienili oznakowanie, tak. No. Jechałem, no niedobrze. Nie. Ale wie pan, że jeździmy po mieście na pamięć. Wystarczy spojrzeć na skrzyżowanie Kożuchowska Botaniczna, na którym zdarzało się, że zmiana była orientacji ruchu. Co więcej, kawałek niżej przy zjeździe do ośrodka ruchu drogowego. Tam też w którymś momencie została zmieniona orientacja i ludzie po prostu tłukli się tam na potęgę. Właściwie... No mówię tak, my ludzie, no. My mieszkańcy, tak? My mieszkańcy, kierowcy nie myślimy o tym, nie patrzymy na znaki. No tam pomoce drogowe stały, zacierały ręce. No super. Ja tu wyjątkowo popieram policjantów, zwłaszcza tych z ruchu drogowego, którzy w różnych spotkaniach, komunikatach mówi, pamiętajcie, patrzcie na znaki. Gdziekolwiek jesteś, patrz na znaki. Co byś mi mówił, nie? I jadę z podporządkowanej człowiekowi na głównej. Zmienili znaki. Świntuchy to są, czasami zmieniają na złość. Tak. Nie myślimy o tym. Ja jakiś czas temu, jadąc późnym popołudniem przez Koszalin, na szczęście było to w weekend, gdzie ruch był zupełnie zwyczajny. Przejechałem podwójną skrzyżówkę na czerwonym świetle. Tam od czasu, kiedy przestało być województwem, ruch jest zwyczajny, naprawdę. Ale powiem panu, że przejechałem dwie krzyżówki na czerwonym świetle i dopiero zorientowałem się później po znajomym, który jechał samochodem. Może to była czerwona fala, tak? To była czerwona fala, miałem szczęście, że nikt we mnie nie przydzwonił, bo za moment wywołuje znajomego, mówi, gdzie ty jesteś, czemu się gubisz, człowieku, jedź za mną. On mówi, no tak, ale ja nie jeżdżę na czerwonym, a ty dwie krzyżówki po prostu. No więc czasami takie rzeczy się zdarzają, no należy myśleć. Coś jeszcze dzisiaj bardzo istotnego podczas sesji Rady Miasta, pańskim zdaniem? Wzgórza Piastowskie, numer jeden? Każda sesja jest ważna. Absolutnie tak. Bez tego miasto by nie funkcjonowało, co by nie powiedzieć, nie dodając sobie ważności, to jednak Rada ma sporo kompetencji. No dzisiaj betonowanie wzgórz piastowskich, ciekawy temat, zmiany. Będzie burzliwa w związku z tym sesja? Myśli pan, że to, że już tam się zgromadziła jakaś grupka mieszkańców, która artykułuje swoje racje, to napędzi radnych mimo tego upału, który mamy, żeby dyskutować? Czy upał to nie ma do rzeczy, natomiast no, jesteśmy czasami tacy, że jak jest więcej słuchaczy, to chcemy coś mądrego powiedzieć i to może spowodować jakieś dyskusje, ale nie zakładam, żeby za dużo. Andrzej Bochański, wiceprzewodniczący Rady Miasta. Dziękuję bardzo serdecznie. Dzięki, do widzenia.